Najważniejszą procedurą w ustroju demokratycznym są wybory. Czy demokracja umożliwi osobom niepełnoletnim wpływanie na społeczną, polityczną i kulturalną sytuację w swojej ojczyźnie? Takie pytanie zadawali sobie uczestnicy debaty młodzieżowej, którą 25 maja zorganizowano w gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej. Samorząd Uczniowski i Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica zaprosili do dyskusji ekspertów, a wszystko z okazji 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Z tej okazji chcieliśmy zwrócić naszym uczniom uwagę na tę rocznicę i na to, jaki wpływ ma demokracja na nasze życie oraz co mogą zrobić młodzi ludzie, aby wpłynąć na sytuację w państwie polskim. Zanim jednak rozpoczęto debatowanie, młodzież przypomniała zgromadzonym historię samorządności i lokalnych wyborów, które są istotą demokracji. Czy jednak w tym systemie jest miejsce na głos młodych ludzi? W myśl słów, cokolwiek wszystkich dotyczy, powinno być przedmiotem decyzji wszystkich? Na to pytanie odpowiadali eksperci. Psycholog szkolny, dyrektor gimnazjum, przewodniczący Rady Gminy oraz wójt gminy Płużnica, który podkreślał, że wprawdzie młodzi nie mają czynnych praw wyborczych, ale nie wyłącza to ich z wpływania na lokalne przedsięwzięcia i decyzje. Tak, działa samorząd uczniowski, działa Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica. Mogą uczestniczyć młodzi ludzie w zebraniach wiejskich, sołeckich. Mogą też zgłaszać swoje propozycje do podziału funduszu sołeckiego. Jest także u nas inicjatywa uchwałodawcza, więc tych możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Swoje poglądy na ten temat zaprezentowali także przedstawiciele wszystkich klas gimnazjum. Uczniowie przygotowali plakaty, za pomocą których wskazywali na swoje argumenty. Mówili m.in., że zachęcają dorosłych do brania udziału w wyborach, czy włączają się w miejscowe inicjatywy. Następnie swój głos w dyskusji zajął przedstawiciel radnych oraz opiekunka samorządu uczniowskiego. Debatę podsumowało głosowanie, w którym większość uczestników wskazała, że niepełnoletni mają wpływ na sytuację w państwie polskim. A przykładem potwierdzającym wypracowaną tezę jest działalność Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica. Efekty ich pracy już nieraz były doceniane nawet na szczeblu ogólnokrajowym. Między innymi Rada została laureatem Nagrody Super Samorząd za wypracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania plaży w Ostrowie. Młodzi jednak nie osiadają na laurach i działają dalej razem z władzami gminy. Teraz byliśmy na szkoleniu w Serocku, koło Warszawy, 20 km przed. I w Warszawie z Fundacji Masz Głos, Masz Wybór i z Fundacji Batorego. W tym roku uczestniczymy w projekcie Fundacji Civis Polonus. Młodzi ludzie będą robić diagnozę problemów, nie tylko młodych ludzi, ale wszystkich mieszkańców. I na tej podstawie wybiorą jeden problem, który będą chcieli rozwiązać i przedstawić gotowe rozwiązanie władzom gminy. I jeszcze jeden wątek poruszono podczas debaty. Zaprezentowano wyniki młodzieżowych wyborów prezydenckich, które odbyły się 30 kwietnia w całym kraju z inicjatywy Centrum Edukacji Obywatelskiej. W gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej zagłosowało 51% uczniów. Zwyciężył Bronisław Komorowski przed Januszem Korwin-Mikke i Magdaleną Ogórek.